Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt, który wspiera sołectwa opolszczyzny. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie w wysokości 5000 zł na wybrany cel. Warunkiem jest zapewnienie wkładu własnego ze strony gminy wynoszącego 1000 zł. Pierwsze sołectwa już skorzystały z projektu. Urządzaliśmy miejsce 3 organizacji: Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Odnowy Wsi i OSP w Suchym Borze. Zdecydowaliśmy, że damy to na meble robione na wymiar. Dla nas duży stół, biurka, duże półki. Sala zostanie w najbliższej przyszłości wyposażona w kolejne sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć dla starszych i młodszych. Wszyscy będą korzystać, nawet będą półkolonie tutaj w tym roku, więc ja myślę, że będą się tu odbywały. Mamy duży taki stół konferencyjny, będzie założony duży telewizor. W Falmirowicach 5000 zł z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej posłużyło jako cegiełka w większym projekcie. Wyremontowano sanitariaty w sali wiejskiej i utworzono jeden nowy. Sala musiała być zamknięta ze względu na koronawirus. No, przeznaczyliśmy ten okres na remont. Toaleta miała już ponad 30 lat, no to można sobie wyobrazić, jak to wyglądało jeszcze za czasów PRL-u. Także nie było to zbyt miłe. Teraz no, jest co innego. Remont kosztował prawie 28 tysięcy złotych, z czego 20 pochodziło z funduszu sołeckiego, a 2 ze składek mniejszości niemieckiej. Resztę pokryły pieniądze z projektu marszałkowskiego. Wszystko się jest potrzebne. Między innymi pieniądze takie, które no, pozwoliły nam, że zrobiliśmy to przez jeden rok. Tak, musielibyśmy to dzielić na 2 etapy. W przyszłym roku w projekcie będą mogły wziąć udział kolejne 3 sołectwa gminy Chrząstowice.